Zadanie. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. Na początku zapiszmy zbiór liczb naturalnych dwucyfrowych. Wszystkie naturalne dwucyfrowe zaczynają się od 10, a kończą na 99. I nie trudno zauważyć, że tych liczb jest 90 sztuk. Skoro więc losujemy jedną z tych 90 liczb, zatem moc zdarzenia omega, czyli ilość wszystkich zdarzeń elementarnych, jest 90. Teraz wypiszmy zbiór liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 40, ale podzielnych przez 3. Więc najmniejszą taką liczbą jest 12, dalej jest 15 i do 15 dodajemy 3, to 18, dodajemy do 18 3, to 21 i tak dodajemy trójki i powstają nam kolejne liczby dwucyfrowe, aż dojdziemy do liczby 39. Liczba 39 jest ostatnią spełniającą warunki zadania, ponieważ jest mniejsza od 40. Jeśli policzymy te wszystkie liczby, mamy 10 sztuk. Więc mamy moc zdarzenia A, to jest 10. Teraz obliczmy prawdopodobieństwo zajścia takiego zdarzenia. Jest to moc A przez moc omegi. W liczniku pojawi się 10, w mianowniku 90. Zera skracamy i otrzymujemy 1/9. Piszemy odpowiedź do zadania. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3, jest równe 1/9.